Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam dość nietypowy trening mięśni pośladkowych, gdzie pojawią się niedoceniane, nietypowe, czy też po prostu zapomniane ćwiczenia. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że nie muszę się powtarzać, że powinniśmy trenować mięśnie pośladkowe nie tylko ze względów wizualnych. Wiadomo, oczywiście zgodzę się, że lepiej jest popatrzeć na umięśniony, zgrabny, odstający tyłek, a nie na takiego racucha, naleśnika, omleta opadającego do dołu, przegrywającego walkę z grawitacją. Zwał jak zwał, ale wiecie o co mi chodzi. Dzisiaj jednak chciałbym podkreślić, że zdrowe, silne mięśnie pośladkowe to także stabilny staw biodrowy. Także nawet jeśli nie interesuje Was po prostu taki apetyczny, fajny wygląd tyłka, to powinniście go trenować ze względów zdrowotnych. Dobrze słyszycie? Tu nie chodzi o modę z Instagrama, z Facebooka na odstające wielkie pupy. To nie o to mi chodzi. Przede wszystkim mięśnie pośladkowe odpowiadają za Waszą postawę, chronią Wasz odcinek lędźwiowy przed różnymi problemami, bólami, w przyszłości kontuzjami, chronią Wasze kolana. Pamiętajcie, jeżeli pośladki są zbyt rozciągnięte, zbyt osłabione i nieaktywne, to oczywiście będziecie również się garbili. O dziwo, taka ciekawostka, także Wasz chód zależy w dużym stopniu od mięśni pośladkowych. Oczywiście jest to też również sprawa genetyczna, ale okazuje się, że naprawdę silne pośladki potrafią zdziałać wiele, więc warto je trenować, ale do rzeczy. Dziś przedstawię zestaw ćwiczeń, który wykonuję ostatnio w swoim planie treningowym. Również pewne ćwiczenia proponuję swoim podopiecznym i myślę, że są to zapomniane ruchy, ewentualnie niedoceniane ćwiczenia, które warto byłoby po prostu dzisiaj przypomnieć. Po odpowiedniej rozgrzewce, czy na orbitreku, czy na rowerku, czy na bieżni, ewentualnie w domu, wykonując truchy w miejscu, rozgrzewamy stawy, czyli staw biodrowy i kolanowy, które będą odgrywały kluczowe role w dzisiejszym treningu. Pierwszym ćwiczeniem, które dzisiaj proponuję, jest hip thrust jednonóż, ale w wersji, gdzie noga, która z reguły jest uniesiona do góry, tym razem dotyka delikatnie ziemi. Nie zmienia to jednak faktu, że chcemy skupić się tutaj na pracy jednego półdupka, jednego pośladka. Więc jest to wersja ćwiczenia unilateralna, która pozwoli nam wyrównać dysproporcje między pośladkami. Wykorzystujemy tutaj ich główną, podkreślam, kluczową funkcję, w której to jesteśmy w stanie zbudować jak najwięcej mięśni, czyli wyprost stawu biodrowego, prostowanie miednicy. I właśnie na tym powinniśmy się skupić, wykonując unoszenie bioder. Pamiętajcie, aby unikać przeprostu w kręgosłupie, tylko blokować pośladki w górnej fazie, tak żeby biodra tworzyły mniej więcej jedną poziomą linię z naszym tułowiem, z naszymi plecami. W tym momencie delikatnie podwijacie miednicę w tak zwane tyłopochylenie, co zapewni odpowiednie napięcie w fazie koncentrycznej danego półdupka. Proponuję tutaj 3 serie po 10 powtórzeń na każdą nogę, oczywiście z odpowiednią fazą rozciągnięcia, kiedy schodzimy do dołu na prostych plecach i napiętym brzuchu, a także spięcia, kiedy unosimy tyłek do góry. Odpoczywamy maksymalnie 60 sekund i przechodzimy do drugiego ćwiczenia i będzie to zginanie podudzi jednonóż, a także wyprost stawu biodrowego przy użyciu glute ham
rollera, który oczywiście znajduje się na mojej siłowni, ale w Waszym przypadku mogą być to zwykłe ściereczki typu frotki, ewentualnie takie slidery, piłka, także można pokombinować, nawet nie posiadając takiego sprzętu, który mam u siebie. Na czym polega to ćwiczenie? Unosimy delikatnie pupę do góry, napinamy grupę kulszowo-goleniową, czyli tylne części uda, i naszym zadaniem jest, zginając podudzie, przyciągnąć platformę na kółkach do siebie, podnosząc jeszcze delikatnie miednicę, napinając dany półdupek. Ćwiczenie wykorzystuje znakomicie do pracy funkcje mięśni dwugłowych, w szczególności głowy krótkiej, czyli zginanie w stawie kolanowym, a także wyprost stawu biodrowego, gdzie oczywiście kluczową rolę pełnią nasze pośladki, a także głowa długa, mięsień półsięgnisty i półbłoniasty grupy kulszowo-goleniowej, czyli tyłu uda. 3 serie po 12 powtórzeń. W zależności od tego, jaki macie poziom zaawansowania, możecie w trakcie tego ćwiczenia w zupełności nie pozwolić sobie na to, że odłożycie miednicę na podłogę. Jeżeli zaś jest Wam ciężko, to po każdym powtórzeniu delikatnie pupa może spocząć na macie. I tak jak mówiłem, i w przypadku hip thrust, i w przypadku glute ham rollera możecie te ćwiczenia wykonać w warunkach domowych, zamiast ławki opierając się o łóżko, o komodę, o krzesło, a w przypadku, kiedy nie macie na przykład piłki, wykonując to po prostu na ściereczkach, na szmatkach, na ręcznikach, na śliskiej podłodze. Przechodzimy do trzeciego ćwiczenia, odpoczywając maksymalnie minutę, bo tutaj nie ma czasu na regenerację. Teraz trenujemy na odpoczynek. Przyjdzie czas oczywiście w nocy, kiedy będziecie spali, bo właśnie sen jest najlepszą dawką odpoczynku dla naszego organizmu. I tutaj wykonamy ćwiczenie na wyciągu. Jeżeli oczywiście takim nie dysponujecie, nie macie możliwości wykonać tego ruchu, to wystarczy Wam zwykła, długa guma typu powerband. W moim przypadku ustawiam się kolanem na ławce, mam proste plecy, brzuch napięty i wykonuję wyprost uda w stawie biodrowym, czyli wykorzystuję funkcję mięśnia pośladkowego wielkiego. To ćwiczenie fantastycznie będzie rozwijało w szczególności włókna czerwone, wytrzymałościowe mięśni pupy. Musimy się tutaj skupić prawie tylko i wyłącznie na pracy w stawie biodrowym. Oczywiście ruch zgięcia w stawie kolanowym będzie wspomagał całą pracę. 3 serie po 15 powtórzeń na każdą stronę, bo również jest to ćwiczenie unilateralne, już trzecie dzisiaj, gdzie wyrównujemy dysproporcje między pośladkami. Dlaczego polecam takie ćwiczenia? Ponieważ większość z nas narzeka na niesymetryczne strony, słabszy lewy czy prawy półdupek, a tylko i wyłącznie wybierając ćwiczenia jednostronne, możemy te dysproporcje w jakiś sposób wyrównać. Dopinamy tyłek, kiedy prostujemy nogę za siebie, po czym powolutku rozciągamy półdupek, schodząc kolanem do dołu. Także bardzo fajne ćwiczenie. Pamiętajcie tutaj o tym, aby utrzymać neutralną krzywiznę kręgosłupa i nie wyginać się w odcinku lędźwiowym, co jest niestety bardzo częstym, popularnym błędem. Przechodzimy do ostatniego, czyli czwartego ćwiczenia, które również jest zapomniane, niedoceniane, czy też po prostu pomijane poprzez to, że nie mamy sprzętu, na którym możemy wykonać ten ruch. Jest to reverse hyper. W moim przypadku wykonuję to na platformie pliometrycznej i na wyciągu, gdzie doczepiłem sobie pasek, aby móc dociążyć odpowiednio mięśnie. Reverse hyper to doskonałe ćwiczenie na mięśnie pośladkowe, ale także na grupę kulszowo-goleniową, czyli tylne części uda, a także na dolny odcinek pleców, czyli lędźwiową część grzbietu. Już niejednokrotnie badano i sprawdzano, że właśnie to ćwiczenie, kiedy prostujemy uda w stawie biodrowym, jest w stanie znakomicie wzmocnić górną część mięśni pośladkowych i właśnie odcinek lędźwiowy. Oczywiście dolna część pupy także pracuje, a także cały tył
uda. Także polecam tutaj położyć się wygodnie. Możecie to spróbować wykonać na ławce, czy też na skrzyni bez ciężaru, ewentualnie z obciążnikami na kostce, czy też z gumą. Można tutaj pokombinować i prostujecie uda w miednicy, dopinając oczywiście pośladki i nie wychodząc nogami za wysoko, bo to wpłynie negatywnie na pracę pleców. 3 serie po 15 powtórzeń z kontrolowanym ruchem, z odpowiednim dopięciem i mamy znakomity, dość nietypowy, zapomniany, czy też po prostu nieznany trening mięśni pośladkowych, więc mam nadzieję, że znajdziecie tu jakieś ćwiczenia, które pojawią się w Waszych planach treningowych. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować kanał, żeby zostawić łapki w górę, jeżeli materiał Wam pomógł, a jeżeli nie macie możliwości, tak jak już wcześniej wspominałem, wykonać tych ćwiczeń, sprawdźcie na kanale, jest mnóstwo u mnie propozycji ćwiczeń, które można wykonać w warunkach domowych, a także gotowe plany ćwiczeń dla Was. Także zapraszam na grupę Do Celu z Pasją Team i pamiętajcie, warto trenować pośladki nie tylko dlatego, że ładnie wyglądają, są apetyczne i miłe dla oka, ale również ze względów zdrowotnych. Dziękuję jeszcze raz, Do Celu z Pasją, cześć!